Okej. Są jakości, także możemy chyba zaczynać. Jak tam bot dał znać bot? Zaraz pewnie da znać bot, więc dam mu chwilę, żeby dał znać. Dał znać, super. Bardzo dobry bot. Cześć, Itsuru. Zaraz tylko wywalę sobie czat z powrotem na ekran i przeczytam, co tam napisałeś. Ci po ogrodowym basenie. Boże, zazdroszczę. Ja się śmiałem. na weekendzie, że ja powinienem sobie taką banię kupić do pokoju. po prostu i w niej siedzieć przez cały dzień przy komputerze. Banie z taką zimną wodą. O. Coś pięknego na taką pogodę. I tak dzisiaj, u mnie przynajmniej. Jest lepiej niż było. Jest lepiej niż było wczoraj. Na jakim etapie my skończyliśmy ostatnio? Czy mamy w ogóle jakieś. Nie mamy żadnych mikstur leczniczych. Mamy klucz węża. Strzelbę, zapalarki, granatnik. Mało rzeczy, bardzo mało rzeczy. Czekajcie. Okay. Ja jeszcze wczoraj miałem ten aktualizację oprogramowania antywirusowego. Czyli drugą dawkę. No ale jak widać, żyję. Jeszcze. Co my, jaki był plan? Palnik, paliwo, amunicja do magnuma, psychostymulanty, chemikalia raz dwa, ziele, suplementy, paliwo. To są wszystko jakieś kluczowe przedmioty. na pewno ręka mnie bardziej bolała, aż boli niż za ostatnim razem. Ostatnio mogłem ją bardziej ruszać, a tak to nie za bardzo. Wczoraj mi bolała, po prostu jak ją miałem opuszczoną nawet. Cześć, Dim! Nie spóźniłaś się, jesteś... No dopiero zaczynamy praktycznie, nic jeszcze nie zrobiliśmy, więc... Dim! Hej. No, jest 17 dopiero. Pierwsza rzecz, którą chcę zrobić, to jest sprawdzić, gdzie tutaj mamy lockpick do odhaczenia, ale on chyba jest w poprzedniej lokacji którejś. Cześć Marcin. Dobra, także teraz mamy do zrobienia te rzeczy dla Lukasa, czyli musimy znaleźć te dwie karty magnetyczne. Byliśmy ostatnio na strychu bodajże. Ale tam nie pozgarnialiśmy za dużo, bo nie miałem miejsca w ekwipunku. Jest jedna rzecz, którą chciałem sobie otworzyć. Okej. Okay. To pójdziemy sobie chyba najpierw wziąć... Ostatnio z Margaritą się ten... napierdzielaliśmy. Mama Margarita była. I Lukas nam zlecił ten... tak, Fols Królowa Owadów. Lukas nam zlecił... znalezienie kart magnetycznych. I z tego co pamiętam, to jest tutaj dwóch pleśniaków zostawiłem. O Boże, ale...
mi się laguje coś. Ostatnio też tak było. Ja wiem, że to jest kwestia po prostu rozgrzania się trochę, bo ta gra zajmuje trochę czasu, zanim się ogarnie z tym. Ona będzie chodzić spokojnie, płynnie za chwilę. Ja tych pleśniaków zostawiam. Nie ma jakiejś konieczności, żeby z nimi wojować. Tak, tutaj wydaje mi się, że na górze nic nie zgarnąłem jeszcze. Cześć, Dzuk. Co się dzieje? Co tam? Co u ciebie? Skąd to zwątpienie? Tutaj mamy jedno wielkie nic. Okej. Tutaj jest ta atrapa strzelby. Ja nie wiem, po co to jest. Chciałbym, żeby... Chyba wiem po... Okej. A, wiem, po co jest atrapa strzelby. Okej, zaraz wam pokażę, po co. Mamy silne chemikalia. To od razu sobie zrobimy dużego meda z tego. I mamy kolejny puzzle z cieniem. Kolejny cienisty puzzle nojutsu. A, gorąco się dzieje. A, u mnie jest okej. W sensie względnie okej. U mnie jest tylko 31 stopni, więc... I nie jest to aż tak odczuwalne. Wczoraj było strasznie. Dzisiaj widzę, że to niebo jest zachmurzone i trochę to pomaga w ogólnym odczuwaniu. No i jeszcze wczoraj mnie... Wczoraj odczuwałem jeszcze skutki szczepionki, więc... To też na pewno miało jakiś efekt. Warszawa jest chyba takim, powiedziałbym, miejscem najmniej ogarniętym przez tę falę upałów, jak tak jak mi się wydaje. I w jaki sposób... Kiedy ten cień ma sens? Trudno mi jest ogarnąć. Jaki ten cień powinien, jak on powinien wyglądać. Trochę pokręcimy i się pewnie jakoś samo ustawi, tak żeby było dobrze. O Boże, Boże. To jakie... Trudno mi jest z tego odcyfrować, odszyfrować jakieś kształty. To wygląda na takie w miarę sensowne, ale nie do końca. Na przypał będę ten naciskał, bo... A tu może? Nie, nie wydaje mi się. Okej, okay, to jest pierwsza rzecz, która nas dzisiaj powstrzyma. Walona zagadka z cieniami. Się próbuję, ale wydaje mi się, że to jest dużo rzeczy, które mogą robić za topór. Mi jest trudno mi jest jakoś dopasować poszczególne kształty z cienia do tego, co powinno być czym na obrazku. O, niechcąc jeszcze anulowałem. Ale co, tak bez zaproszenia się wpierdolić? Tak, o? Gdzie to co? O mój Boże. No znowu nacisnąłem prawie, znowu mi się ten zresetował puzzle. Czekaj. Mam! Blisko, jestem bardzo blisko. No to jest totalnie to. No, hej, gro, to jest totalnie to. No. Okej, okay, dobra. Udało się. Super. Ale to trzeba było trochę pokręcić. Mamy w każdym razie jedną kartę magnetyczną i mamy zero miejsca w plecaku.
Zaraz to pójdę nadrobić, do zaraz powinno być tego miejsca trochę więcej. Jak pójdziemy do tej sekcji, do głównej sypialni. Czyli no niestety musimy przejść przez... to piętro, przez ten główny hall, ale moldedy tutaj na nas na szczęście nie czyhają. Dobra, wydaje mi się, że wężowy klucz jest już do wyrzucenia, jak mam być szczery. O, jest bab... jest i bobka. Cześć, Rycham. Jest i bobka kiepska. Chodźmy do składu, bo w składzie powinno być... schemat jakiejś broni. Bizdoled. To powinien być zestaw naprawczy. Kolejne zdjęcie skarbu. My je wzięliśmy? A, był jeden wolny slot. To jest jakiś łeb, jakieś klatki. Okej, fajnie, to znajdziemy. Oddawaj moją rentę, kanalia. Tu nic nie ma, ale tutaj powinien być... źle to chyba się nam będzie stakować. Tu powinien być... plecak jest na froncie. Więc mamy więcej miejsca, żeby pakować rzeczy i to bardzo dobrze, bo... miejsca tego za dużo nie było. Tutaj mamy coś. Kolejny wytrych, drugi wytrych, super. Tu mamy amunicję do strzelby. Tylko niech ta babka się usunie. To jest Jack Baker w Marines. Dużo mamy tych ziółek, już 5. O, amunicja do pistoletu. Awesome. Fajnie, bardzo, bardzo dobrze. Tu jest zegar. Ta sama godzina co na pozostałych zegarach. Czyli musimy... zgaduję, że na wszystkich zegarach w domu godzina jest taka sama. Musimy w takim razie znaleźć dowolny zegar w domu. O, o. A, bo to jest pewnie, to się usuwa, kiedy my to ustawimy. Okej, więc to jest... to jest rzeczą. Kot! Zastanawiam się, czy tu jeszcze czegoś nie przegapiliśmy w składziku. Mamy jakieś maski. Wiem, po co jest ta trapa strzelby w ogóle. Mamy ją cały czas, mamy ją, dobra. To let me just real quick znaleźć zegarek. Zegar bardziej. I to jest godzina 10:15, dobra. W którym horrorze, który ja ostatnio oglądałem, godzina miała znaczenie? Czy to była obecność The Conjuring? Chyba tak. To chyba była jedna z rzeczy. Piętnaście, tak? Jap! 10:15 i... śpi twardo! Nawet ten, nawet... nie zmógł jej... o kurwa. Problemy. Nawet nie zmógł jej alarm, dzwonek, sygnał, budzik. I więcej synonimów na stronie synonimy.pl. Wow! Jesteśmy w tym miejscu, w piwnicy. Ulepszona amunicja pistoletowa. I czerwona karta magnetyczna. Mamy wszystkie karty i mamy, w razie jakby była potrzebna, to ulepszoną amunicję. Which is fine. Czyli możemy stąd wychodzić. Czuję, że ta amunicja nam się przyda, bo ja nie wątpię, że tutaj będzie nas coś oczekiwać w... w tym miejscu. Godzina tortur. Czas na wpierdol. Słyszę. Idę! I,
nie ma. Save room, save room. I call dibs, dibs, save room. Dobra. Patrzmy na mapę. To jest główny dom. I tutaj już nie ma żadnych wężowych tych. Okay. Tu jest coś. Tu jest lockpick, ok. Czyli tu pójdziemy teraz. Akurat jesteśmy na miejscu. I jak Boga kocham, wydaje mi się, że gdzieś tutaj był lockpick. Tutaj, w starym domu na drugim piętrze. O Boże, dobra. No to tam też pójdziemy. Pochowamy sobie też kilka rzeczy. Ten klucz już jest bezużyteczny. Te karty na razie sobie schowam, bo na razie nie idziemy tam, a miejsce może nam się przydać. To zdjęcie skarbu, no to już mniej więcej pamiętam, gdzie to jest. I teraz tylko tak. Ja wam zaraz powiem, co robimy z trapą strzelby. Left 4 Dead 2. Wytrychy 2. Z granaty. Nie wiem, czy granatnik teraz nam się przyda. Nie wiem, czy w ogóle nie będę chciał go oszczędzać, ale może go będę miał na wszelki wypadek. Ile mamy miejsc ogólnie w... 4, 5, 6. Powinno wystarczyć. Zapis. Przy okazji może... Jedno z ziół sobie wezmę, żeby odnowić HP. Jest ok. No. Pleśniaki zniknęły magicznie. 3H32. Tak, tędy sobie pójdziemy. Będzie szybciej. I tutaj jest... Tu są naboje do strzelby, więc było warto. Zdecydowanie było warto. Zobaczcie je naboi. Holy poggers. Teraz chcę wrócić do głównej sali. Actually. Ha? A, bo zebraliśmy wszystkie karty, więc nic dziwnego, że Lukas będzie dzwonił nas poinstruować dalej. Hey, buddy. Remember, those two key cards to get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first! You haven't forgotten where the party is, have you? Czy da się w R7? Panda ShadowPL, witam serdecznie. Dzięki za followa. I wybacz, że Alertbox mi jak zwykle przysłania. O, dobra, teraz jest ładnie. Layouty. Czy da się w R7 robić Pacifist Run? Jestem pewien, że da się uniknąć większości z tego, w co my strzelamy. Bossów na pewno trzeba pozabijać, ale poza tym? Pewnie się da, w jakim etapie jestem. Ubiliśmy to... Margaritę i teraz będziemy zmierzali do Lukasa, do tego, do domu rozrywki. Ale jeszcze chodzę i ogarniam jakieś drobne rzeczy, które pozostawiałem po drodze. Dobra. To teraz mamy tutaj zepsutą strzelbę, ale możemy wziąć atrapę strzelby. Żeby otworzyć te drzwi i mamy zepsutą strzelbę, z którą będziemy mogli coś zrobić. Oni tam mieli... I mean, słyszałem, że akurat czytałem na TV Tropsach, jak analizowałem. Nie mam spokojnie wszystko w swoim czasie. Nie ma potrzeby podpowiadania jakby coś. Ja preferuję robić rzeczy w swoim tempie, więc... w miarę możliwości
prośba o powstrzymanie się od podpowiadania. Ja ogarnę. Ja wiem, że to trzeba naprawić. Spokojnie. O Boże, kolejny skurwo. Hop! Tak zwane problemy. On jeszcze żyje, are you serious? Już nie. No to jeżeli czegoś nie znajdę, to no, nie muszę tego znajdować po prostu. It's okay, nie ma problemu. Tu jest miejsce, do którego możemy się wtoczyć. Nie no, ja przeszedłem. Raz, rezydenta. Okej. Okay. Zestaw naprawczy jest, HP-ków nie ma, ale sobie odnowimy. Wiem też, gdzie jest drugi, na szczęście. Przysięgam. Ja wiem, że ja czasami jestem debilem, ale czasami daje mi się za mało kredytu, za mało ten przestrzeni, jeżeli chodzi o rozwiązywanie zagadek. Ja czasami jestem rozgarnięty. Zresztą później też wspomnę o jednej, co do której też jak przechodziłem, przychodziłem i dziewczyna oglądała to, mówi, że jak nie wyszukasz tego, to rozwiązania, to będziesz tu siedział z pół godziny, po czym ja i tak zrobiłem w 5 minut, bo czasami myślę, ja w tę pogodę jest trudno, ale czasami się da. Mamy ten zestaw naprawczy i teraz możemy go połączyć z tą strzelbą. Mamy strzelbę M21 teraz. Stawiam, że jest mocniejsza. Więc tą schowamy. To chcę przerzucić sobie tutaj. Dobra. Jeszcze jest jeden. Jedno miejsce, gdzie możemy użyć lockpicka, gdzie możemy użyć wytrychu. Zanim pójdziemy do Lukasa. Gdzie to było? Stary dom? Stary dom? Stary dom, drugie piętro, okej. Okay. Nie zapisałem? Nie zapisałem chyba. Zapiszę jeszcze zanim tam pójdę. Nawet jeżeli zapisywałem przed chwilą, to mniejsza o to. Mamy te dwie karty magnetyczne, ale na razie, tak jak mówiłem, nie będziemy tutaj chcieli iść. To za chwilę. Tu na górę powinniśmy wejść. Ale przysięgam, jeżeli zobaczę, że tu są jeszcze jakieś owady, to ja stąd wychodzę po prostu i nie wracam już nigdy. Mam dosyć. Nie chcę się z tym ożerać. Okej. Gdzie był? Tu był. Tu gdzieś był. Więc bierzemy ten wytrych. Fair enough. Pociski zapalające na pewno się przydadzą. Im więcej, tym lepiej, a one są dosyć rzadkie. Tak jak mówiłem, teraz nie będę z nich korzystał. Ale będą rzeczy, które sobie zasłużą na dodatkową siłę ognia. Nie, ognia dosłownie, bo to są ogniste granaty. Ha! Anyway, dobre wieści mam ogólnie, widzowie, ponieważ zamówiłem sobie Switcha, zamówiłem sobie Nintendo Switcha, więc bardzo możliwe, że jakieś switchowe streamy będą, jeżeli będzie on kompatybilny z moją przechwytywarką do obrazu. Na pewno już planuję Metroid Dreada na premierę, jakoś w okolicy premiery, bo pewnie będę chciał przejść sam. Nie będę czekał tydzień po tygodniu, żeby przechodzić, więc pewnie sam sobie przejdę pierwsze przejście i drugi wam przestreamuję. Ale może też jakieś inne rzeczy, może jakieś Mario Odyssey, jakieś Mario Odyssey. Coś się wymyśli na pewno. Podniosłem te karty magnetyczne, podniosłem. Czy ja chcę coś jeszcze podnosić? Palnik, paliwo, amunicja, chemsy. Pacman 99. Wezmę jedne chemikalia, jakbyśmy znaleźli proch strzelniczy na wypadek. Zepsuty pistolet to do tego się przyda kolejny zestaw naprawczy.
I DMCA od Nintendo. Nie no, można chyba streamować gry normalnie. Chyba. Także możemy iść teraz do domu przygód i zabaw Lukasa. Cześć, Xon. Jedna karta. Druga karta. Pokażę ci swoją nową kartę. Uwaga, ten. Migające światła. Let's play! Zagrajmy wy. Resident Evil 7. 3x3 stopnie w cieniu. Lukas ma taką duszę Zagrajmera, ewidentnie. To jest jedna z tych części The Antidotum, której potrzebujemy do serum. Głowa seria The Unboxing. Czy jest trochę cicho? Mogę podgłosić. Spoko. Zaraz podgłoszę. Buzi. Buzi, Lukas. No ma regenerację. Z tego co pamiętam, to on miał przebitą chyba dłoń na początku, podczas tego obiadu. I już jest regenerowany, więc... Mam wyzwanie, Ethan. Jestem pod wrażeniem, że... Jestem pod wrażeniem, że Ethan nie ma żadnych odłamków szkła w mordzie, na rękach, gdziekolwiek. Jest okej, okay. Nie zgit. Ale szkoda kineskopu. One są rzadkie, teraz nikt nie robi kineskopów chyba. Na kineskopach najlepiej się gra retro. Co my tu mamy? Jest ziele. Okej. Okay. Tam po drugiej stronie coś jest. Okej, okay, i teraz uwaga. Wybuchowe. Po tym chyba powinienem się przykucnąć. Tak, dobra. Okej. Okay. Ale trzeba być ostrożnym, bo... Takim gównem najeżony jest ten cały dom. Dobra. Nie mam gdzie postawić kineskopu teraz u siebie. I nie mam w ogóle niczego, co by mi niestety z kineskopem działało. Moje Nessy Mini są na HD. Więc to nie da rady. Czy przed tym przekucnę? Powinienem. Patrzymy dalej, rozglądamy się cały czas. Bo nigdy nie wiadomo. O, tu jest kolejny
tych sznurków i tego już... Dwa są, zobaczcie, dwa są. I tego już nie rozbroję, nie przekucnę się przed tym, więc... Tu jest... kolejny zestaw naprawczy, czyli możemy silniejszy pistolet sobie zrobić. PC do kineskopu! I mean, były monitory kineskopowe kiedyś też przecież. Więc da się. Przedostaliśmy się obok tego. Im mniej amunicji zmarnujemy, tym lepiej, wiadomo. I też im mniej będę przyładowywał pistoletu, tym lepiej, bo nie chcę, żeby w magazynku zostało za dużo, bo będziemy i tak wymieniać, bo będziemy mieli... mogli dokonać kolejnej naprawy. Kiedyś to było. Dlaczego strzeliłem? Ponieważ tutaj są... wybuchowe... wybuchowe skrzynki. Ta jest chyba wybuchowa. Jap. To jest wybuchowa skrzynka. Bardzo jest nieprzyjemne to, że za pierwszym razem nie masz wiedzy o tym, że to jest skrzynka wybuchowa. Więc po prostu podchodzisz z nożem, otwierasz i BUM! Nie masz HP. Też za pierwszym razem tak miałem. Właśnie, Irychon, wydaje mi się, że po prostu ten dom jest zrobiony tylko po to, żeby Lukas mógł sobie czasami przyjść i się pobawić, a nie, że... a nie, że on tu siedzi i mieszka cały czas po prostu. No on cały czas przybywa z Bakerami, tak? Co tu jest? Tu jest do wykupania kod, tu jest kolejne wybuchowe. Wezmę i to wyczyszczę po prostu. To jest skrzynka, czy ja mogę coś zostawić? Na pewno ten zestaw naprawczy na razie. Znaczy się. W sumie mogę z niego po prostu skorzystać. No, chyba z niego po prostu skorzystam. Tylko szkoda mi tej amunicji. Trudno. Wyjmę ten zepsuty pistolet. Zestaw naprawczy. Gdzie on jest? Gdzie ja go zostawiłem? Tu on jest. Połączymy. I mamy pistolet M19. Dobra. Ten jest o standardowej mocy, ten jest o dość dużej, więc to już od razu wiadomo, że ten jest lepszy. Czy ja mam... jak z tej z HP-kami? Całkiem dobrze, więc to jedno zioło chyba po prostu schowam w skrzyni. I dobra, i w ten sposób wyposażeni możemy ruszać. Mamy już obydwie upgrade'owalne bronie. O! Okej. 0621. 0514. Ha? Co? Ja nic nie zrobiłem przecież. Co jest? Okej. To jest. Dobrze, że uciekłem ten. Czy to nie wygląda wam znajomo trochę? Okej, tutaj mamy przejście, możemy iść dalej. Poznać dźwięki tych klawiszy. Ja wcisnąłem go dosłownie raz, nie miałem nawet okazji się im przysłuchać dobrze. Tu gdzieś jest wybuchowa któraś na pewno. Yep. Mamy kolejne chemikalia. Tutaj niech coś będzie. Błagam! No fuck off! Nic tu nie ma! Naboje do strzelby. To już chyba wolę naboje do strzelby niż do pistoletu. Najgorsze jest, że teraz każdą skrzynkę muszę tak rozbrajać. Każdą. Przynajmniej jest do tego amunicja. Tu jest... mina, to wiem. Nie wybuchnie mina, ile?
Ale to coś jest. No, hej, 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 chwila. On przeleciał przez to, on... Dosłownie przeleciał przez ten wybuchowy... Trigger. On go nie aktywował? Tam go nie ma? Co jest? Ja gdzieś źle widziałem? Może coś źle widziałem, ale... Wow, tu na pewno są. Jak tam hapeki? No, mogło być lepiej. Gdzie jest... Tu jest jeden, na pewno. Przed tym sobie przekucniemy. Nie będę tego. Mam dużo ziół. Użyję jedno, będzie okej. To nie jest wybuchowe, prawda? Come on! Tani chuju, Lukas. Sterydy mi odnowią hapeki, prawda? Tak, sterydy mi odnowią hapeki, czyli... Warto, tak w ogólnym rozrachunku, I guess. Starożytna moneta. Idziemy stąd, mam dosyć. Dosyć mam tego jednego pokoju. Dramat. Przynajmniej nie straciliśmy za dużo. Mogłoby to być o wiele więcej. Dobra, teraz to ja się boję. Obsrany będę tu chodził. Przez te miny. O, to jest molded. Miał być niby silniejszy ten pistolet, co za skam. Dokładnie tak samo silny, jak nie słabszy. Shotgun przynajmniej robi robotę. Robi robotę? On jeszcze żyje. Ile w niego trzeba tłuc? No, ten nóż jest bezużyteczny! Ten nóż jest absolutnie bezużyteczny! Ile w niego trzeba bić? On raz dostał shotgunem przecież! To jest bezużyteczny jest ten nóż. Dobra. Wiem, że ta skrzynka ma chemikalia i wiem, że ta jest wybuchowa. Nie będę jej ruszał. Ta chyba była okej. Yep, ta była okej. Paliwo do palnika, Boże słodki. Reload. Ja się nie zgadzam na coś takiego. Czy tak, ja rozumiem, że to jest tankowata wersja. Z drugiej strony... On dosłownie się czołgał, ja myślałem, że on jest na wykończeniu. Okej, amunicja pistoletowa lepiej, nie reload. I to jest gówniak. On jest. Tam jest. Żyjemy. Przechodzimy obok tego wybuchowego. Cześć Sylwio, nie oglądasz tego endgame'a? Jeden z tych wybuchowych syfów, tu jest drugi. The fuck out of here. Znaczy, nie mam, okej. Ha? Dlaczego to nie wybucha? Dlaczego ja w to nie trafiam? Przez te kraty. Ja sobie te sterydy zachowam, wiecie? To jest jednak dodatkowy środek leczniczy, więc ja sobie zachowam to do celów leczniczych. Te sterydy. Znajdę na internecie, ściągnę i będę miała... Nie no, bo po prostu no... Leci w telewizji, stąd myślałem, że już oglądasz. Please forgive. Get the fuck out of here. Nienawidzę tego celownika, I swear. Zmienia amunicję, bo się wkurzyłem. Już! Wszyscy sobie poszli! Dziękuję! Dobranoc! Oh.
Nie mogłem chociaż tego tankowatego obejść. Niepotrzebnie marnuję tyle zasobów. Ja mógłbym obchodzić, skąd te pleśniaki są. Jak nie sprzątasz za dużo w domu... to stąd się biorą. Prostrzelniczy. Gibe. Dobra. Ja zaraz wracam. Przerwa toaletowa jest... Boże, ile już czasu minęło? Dlaczego my to robimy prawie 3 kwadranse? Zaraz ten. Zaraz wracam. Jo! Jestem z powrotem. Wracamy do przemierzania cudownego domu wybuchowego Lukasa. Fucking wanker. Kilka ścieżek mamy do wyboru. Tutaj może będzie save point. Yep! Dobrze wyczułem, że to jest save room. Paliwo stałe. A idźcie mi z tym w cholerę, z tym paliwem. To jest też... VHS. I'm back. In black. Dosłownie, koszulkę z Goku. Son go najlepszy, najsilniejszy. Poszedł, zaciął mi streama i wrócił. DDS-owałem po prostu. DDoSers, why you do this, motherfucker. Ile ja mam tych monet? Mam dosłownie tą jedną? Słabo. Sterydy nam się przydadzą, chemikalia. To mi idzie w cholerę. Ja nie chcę tego widzieć na oczy. I'm back, bitches! Czy jest jeszcze coś, co ja chcę wziąć stąd? Czy mogę? Nie mogę. Save. Cześć, samuraju! Jak to? Co się stało, że ten, że Twitch nie chciał działać? O co chodzi? Już nie ufam żadnej skrzynce. Zero zaufania. Ejo! Zero zaufania. Windows Sun Valley, w sensie... Chodzi o ten nowy Windows. Ja nie mam wiedzy, kiedy on wychodzi. Wiem, że coś takiego podobno istnieje i się robi, ale... A! To jest pewnie wybuchowe dziadostwo, tamta skrzynka. Musimy chyba zeskoczyć na dół, co? Tak mi się wydaje, że musimy zeskoczyć. Hopla! Niedługo będziesz miał najgorszy moment w całej grze. To też nie było wybuchowe. Boże, ta gra mnie nienawidzi. I pewnie będzie tak, że jak już poczuję fałszywe bezpieczeństwo, fałszywe poczucie bezpieczeństwa, to będzie ta jedna skrzynka niepozorna, która wywali mi na twarz. Zobaczcie, ta też była normalna! Okej. Akumulator. To mamy tam...
coś do zrobienia z tym akumulatorem. To jest wybuchowe. Ha! Wiedziałem, że to jest wybuchowe. Okej, okay, nie dałem się nabrać tym razem. Fuck you, game. Czy to jest wybuchowe? Nie, to jest po prostu zwykły sznurek. Jakiś drut. Wsadzam ten akumulator. Ja! Ale jebło. O Boże! Big Chungus! Bedezigo! So fucking metal! O kurwa! Co jest? Gdzie on jest? Czemu on jest taki szybki? Boże, nienawidzę tego! Czemu jesteś taki wolny? Nie wiem, dlaczego każdy jeden przeciwnik w tej grze może mnie dogonić. Nie zrani mnie jakoś bardzo, więc żeby nie było, że to jest... że to jest jakimś dużym problemem, na szczęście, ale... No ale, dalej fakt, że Big Chungus może mnie dogonić. Myślałem, że chociaż jest mniej zwrotny, że da się ten... da się go wykołować, ale... O! Tu możemy wejść. Cool. Czy tu są jakieś znajdźki? Nie wygląda. Czy to są jakieś wybuchowe elementy? Nie wygląda. Czy to żyje? I mean, nie wygląda, ale... czy to ożyje? To jest moje pytanie. Nie, to nie ożyje. To jest po prostu do wzięcia. You're next. 14.08, dobra. Na Game Boy Advance wyszły Circle of the Moon, Aria of Sorrow i Harmony of Dissonance. Czy ja mam przyciszyć grę, by the way? Czy ona nie jest za głośno? Mam wrażenie, że jest za głośno. Jest spoko. 1, 4, 0, 8. Open. Buddy, this is a test of skills, so no cheating. That shit you're carrying, get rid of it. Okay. That shit you're carrying, get rid of it. Musimy wyrzucić. Czy poznajesz dźwięki, wiesz, kim jest tamte spalone ciało, or chcesz wiedzieć? Ciekawa wiadomość. Nie poznaję dźwięków. Nie wiem, co to jest za ciała. Chciałbym w sumie wiedzieć. Chyba, że to jest jakiś fabularny spoiler, to wtedy nie, ale jeżeli nie, no to śmiało. Dobra. Co my mamy w ekwipunku? Na pewno te 4 bronie i amunicję do nich, sterydy, apteczkę. No, to weźmiemy po prostu to, co się przyda. A, to były klawisze z R2 i R3, okej, okay, fajnie. Czyli klawisze z R2 i R3 używają dźwięków z siódemki, to jest bardziej. Chyba, że oryginalne R2, R3. To był Clancy? Ale to miałoby sens. Biorąc pod uwagę, jak się skończyła jego kaseta. Dobra, wyrzuciłem wszystko. Oryginalne klawisze, okej, okay, dobra, więc to w ten sposób. Okej. Okay. Czy pamiętacie ostatnią zagadkę, która to była? Musimy wziąć świeczkę. I... musimy ją zapalić.
I teraz... Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. Za pierwszym razem, nawet jak się przejrzy tą kasetę, bo wiemy, co się stało z kasetą, tak? Był Clancy. Porobił to wszystko, zapalił świeczkę i spłonął. Drodzy Państwo, on by nie spłonął, gdyby nie wyciągnął tego klucza, bo tu się wylewa substancja łatwopalna. Więc... jeżeli... Nie... Kluczem jest to, żeby nie wyciągać tego klucza. Kluczem, żeby nie... W okazji też możemy sobie odrypać kawałek drewna stąd. Właśnie. Jeżeli nie zgarniemy kasety, to musimy zrobić cały ten puzzle, wpisać hasło, umrzeć i zrobić puzzle jeszcze raz, żeby tym razem ze znanym hasłem. Ale jeżeli oglądaliśmy kasetę, to znamy hasło już bez tego i możemy to wszystko zrobić na raz, więc... wiem, że możemy po prostu odpalić kuchenkę. Clancy best boy, bo jego poświęcenie, zrobienie zagadki uratuje nam dupę tutaj. I mean, niekoniecznie, bo moim zdaniem bardziej kanoniczne jest to, że oglądasz tę kasetę i z niej wiesz, co się dzieje, o co chodzi. To jest też możliwość. Jest dużo bardziej prawdopodobna niż wczytywanie po śmierci. Ale już, I mean... Tak wygodnie położone kasety i tak wygodnie zrobione nagrania też są mało prawdopodobne, ale już mniejsza o to. Ja nie będę wchodził w szczegóły jakby. Pup. Zakręcę teraz zawór. W ogóle to jest zabawne, że Clancy... Że Clancy... one, to nic nie daje, że je wszystkie popękam. Nie ma za to żadnego achievementa, nic. Że Clancy nie mógł tego zrobić, bo Clancy miał komunikat, że nie zrobię tego. Że najpierw wypadałoby wiedzieć hasło. No. Zgliczował mi się pomyj w ogóle, nie wiem czy widzieliście, ale tak brzydko się ta tekstura ułożyła. Okej, okay. Wstawiamy świeczkę. Ethan, ale to też widziałeś, mógłbyś się odsunąć. Dobra. Mamy bombę, więc jakby Ethan z nami nie skończył. Ale na szczęście możemy wrzucić bombę. Odsunąć się. Halo? Hero? Okej. Czy ja mogę stąd wrócić teraz, by the way? Yep. Także mogę podnieść z powrotem przedmioty ze skrzynki. Co my tam mieliśmy? Jedna chemikalia sobie zostawię. Nie mam żadnej amunicji do pistoletu? Nie mam tylko do Magnuma. Ha, słabo. Dobra. O niczym chyba nie zapomniałem. Nie. Nie wydaje mi się. Wszystko jest poza tym. Także możemy wracać do środka już z całym ekwipunkiem, tylko chciałbym zamienić chyba... Nie chciałbym zamienić niczego miejscem. I możemy iść dalej. Lukas stąd chyba spierdzielił Ino Ross. To są Mia i Zoe, okej. Mia! Mia! She's alive. Oh boy, where are you?
just be on the pier, outside that room. Hurry. Wait a minute. Ethan. Hmm. The fuck do you want? You? Dead? Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. Okay. Dick. Dick. O, mamy głowę, czyli możemy zrobić ten. Możemy zrobić antidotum. Wislout. Wszystko jest zrobione. Mapa strefy testów. Na razie sobie schowam głowę. Nie jest póki co potrzebne. Zrobimy tutaj zapis. I idziemy. Idziemy po... Po Miję, po Zoe. Jestem... Przekonany, że będziemy musieli dużo wracać po przedmioty, bo tutaj na przykład przyda się... Tu na przykład przyda się... Korbka. Czy tam wajcha. Nie wiem, Sylwio. Zapytaj ich, może ci powiedzą. Trzymaj się, Jerychon. Wyszedłem poza teren mojego wiatraszka i domu. Dzuk! Jak ty jeszcze żyjesz? Nie, nie rób tego, to jest niebezpieczne dla twojego życia i zdrowia. Szanuj się. Nie wychodź. Dobra. I'm coming. Oh God, I am coming. Ah. Długi jest ten. Ten mostek. No, to jest... 20 takie pochno. Pochno i duszno. Musiałem przynieść... O, boy. Tu już chyba nie będzie wybuchowych. Prawda? Ja się boję, ale jesteśmy poza domem. To już nie powinno być wybuchowych skrzynek. Okej, ta nie była wybuchowa. Dużo... Podejrzanie dużo amunicji w ogóle. Ciekawe, co to może oznaczać, ha? Bardzo ciekawe. O Boże, 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 Boże! Headshot! Boom, headshot! O, tu jest więcej tych... Moldedów. No dobra. Trzeba, to trzeba. Proszę nie podchodzić. Wara od mojej strefy komfortu. Poszło. Łatwo. Mam dwa miejsca, w które mogę iść. A, bo to po prostu idzie z... Ja tego nie musiałem zestrzeliwać w ogóle, prawda? Boże, ja to mogłem po prostu obiec. Nie widzę, że można było tu przebiec. Ale jestem dam-dam i nie pamiętam, skąd przyszedłem. Idź mi stąd. Przynajmniej można... To nie jest wybuchowa. Nie jest. Paliwo do... Idźcie mi z tym! Dużo pocisków zapalających. Ziele. Naboje do strzelby. Dużo nabojów.
psychotropy, proch strzelniczy, bardzo dużo amunicji. Tu będzie boss fight. Jak nic. Łączymy to z tym. Zostawię sobie. Zrobimy tak. Wezmę i to wywalę. Mamy dużo nabojów do wszystkiego w zasadzie. To zostawię, wyrzucę też. Palnik jest do dupy! Jest najgorszą bronią! Absolutny po prostu waste of time. Strata czasu. Tragedia. Wezmę trochę chemikaliów na wypadek, jakbyśmy musieli zrobić leczenie. Mój tata pracuje w Nintendo i powiedział mi, że palnik jest do dupy i co teraz, ha? Panic defense squad. Co? Idę najpierw do Mii. Ona się zaraz znowu zacznie rzucać może. I cześć Zoe. Zoe. Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? Sekunda. Już, zaraz, czekaj, muszę wrócić, bo zostawiłem je w skrzynce. Ty, ręka. Głowa, mózg na ścianie. Kto wymyślił kumowe kapcie? Dobra, mam. Right here. There should be enough, right? If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Mm. Good. There's enough for two. Dobra. Czyli dla Zoe i dla Mii. Super. Fantastycznie. I w ogóle Jack żyje, by the way. So after we make the serum, what's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But neither of us will get very far without the serum. Okay. Gibe mi serum. Hey, one of those is mine. O! To jest Jack. Taki... Bardzo G-wirusowo wyglądający Jack. Pozgarniam sobie itemy. Ua! Ej, come on, daj mi wstać! Co? To był... Ha? On mnie zestanlokował dosłownie. Tak, skill. Jest za mało skilla, żeby uniknąć tego wszystkiego. Idź mi z tym palnikiem, Xon. Idź mi z tym. Najgorsza broń. Dobrze. Czemu ja nie przeładowuję tego od razu? Dobra.
porobiony. Mam nadzieję, że shotgun tutaj będzie bardziej efektywny. Mamy też dużo nabojów do niego, więc... Myślałem, że odbiegnę od tego, goddammit. Jestem za wolny. Ethan jest za wolny! Nie da się dosłownie od niczego odbiec, jak się nie gra. Od niczego. Trzeba blokować wszystko. Masakra. On wszedł na górę. Więcej nabojów do strzelby. Czekaj, nie, on jest na górze, więc ja po prostu... Będę do niego nawalał z dołu. Jestem tu bezpieczniejszy chyba. Nie trafiłem chyba ani jednym. Teraz muszę przeładować jej quick. No, pokaż mi oko. Jack. Gdzie jest... Gdzie są oczy? Tak, mam downground. Dobra, Boże, zrozumiałem aluzję, wchodzę na górę. Fuck off. No ty w smrodzie! Jest serious. O, błąd! Błędy zostały popełnione! Nie, proszę nie. Daj mi się uleczyć. Ja się uleczyłem? Ja się nie uleczyłem chyba! What a dick! Co mu jeszcze zostało? Gdzie on ma jeszcze oczy? Gdzie on ma jeszcze? Czy on już... Nie ma jeszcze jedno tutaj. W takim niewygodnym do trafienia miejscu. Dobra, nie. Jest git. To powinny być wszystkie. Czy ma coś jeszcze? To ma głowę. Zblokowałem. Jest ok. Dobra. Już. Koniec zabawy. Tu jest jeszcze amunicja do pistoletu. Mamy jej mnóstwo, fajnie. Amunicji do pistoletu sporo, do shotguna sporo. Zoe jest tutaj. Jack dalej żyje. Okej. Ale mi udało się. Jack is dead. Ale zużyliśmy jeden ładunek surowicy. A przy okazji mamy... Wyszliśmy naprawdę. To jest walka, w której dostajemy mnóstwo zasobów.
amunicji do pistoletu mamy aż nadto, od shotguna też. To jest moment, w którym bardziej bym się skłaniał do robienia apteczek niż amunicji. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Okej, więc mamy do wyboru. Mie albo Zoe. It's fine. I powiem tak. It was foolish thinking I could escape. But Zoe. Go! Both of you just go! Come with us. I'm sure there's someone who can help. This is not home. Apparently I belong here. Z różnicy w endingu, jeżeli wybierzemy Zoe, są minimalne. Nie ma znaczenia, większego znaczenia, czy damy, komu damy serum, oprócz tego, że... powiem tak, wybrałem najlepszą możliwą opcję. Obecnie. No... różnice są naprawdę nieznaczne, z tego co pamiętam. No różni się chyba jedną sceną. W końcówce. A, dobra, jeszcze następujący segment chyba też trochę się różni. Nie jest to coś, co jest na pewno warte jakiejś większej eksploracji. Imo. Ethan? Thank you. Who the hell else was I gonna choose? Ethan. Mia, I know you've been through a lot. Need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. I mean, pogadamy o tym, jak skończymy grę, czym faktycznie się różnią te endingi, wtedy będziesz mi mógł powiedzieć? Jakby, o ile się mylę? Dobra, co się dzieje? W ogóle fajny statek. O! A, bo mi pad wibruje po prostu, dlatego mam takie dźwięki dziwne. Okej. Okay. Tak czy siak, nasza misja ratunkowa nie do końca wyszła. Ponieważ mold nas rozbił. I teraz jesteśmy w skórze Mii. Wyjątkowo, nie Ethana. Nie wiemy, gdzie on jest. O co chodzi. Wiemy tylko, że jesteśmy przy wraku statku. I nie mamy nic, mamy tylko dziwną butelkę. E001 jest no, podpisana. To nie, to jakby jesteśmy bliżej końca niż dalej, ale to jeszcze nie jest. Nie jest ostatni segment. Wydaje mi się, że na następnym streamie skończymy, ale to wydaje mi się, nie jestem pewien. Upsi. Biedny miał mało HP, było widać po jego kodeksie. Czy tam kodeku, czy tam cokolwiek to jest. No i co, na razie idziemy przed siebie. Przynajmniej Mia ma latarkę, więc możemy to sobie rozświetlić i możemy wejść do opuszczonego wraku statku.
Nie, przy okazji Mia nie może tutaj biec, bo naciskam przycisk do biegu i nic się nie dzieje. Przy okazji mamy flashbacki ze statku. Jesteśmy na minus trzecim piętrze. Minus 3H3 piętro. Oczywiście obrośnięty moldem, bo jak żeby inaczej. Czy my znajdziemy coś w tych szufladkach? Nie wydaje mi się. To jest jakiś właz. Ale nie możemy go otworzyć. Ha? Tutaj też nic nie da się zrobić? Wow! Ten mold był kinda sus. No i nagle właz się otworzył, super. Dobrze wiedzieć. Nic podejrzanego. Wcale nie podejrzane dźwięki. To na pewno Ethan sobie szabruje, you know? Żaden problem. I hopla! Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Dobra, jesteśmy na drugim piętrze, minus drugim. Tu dalej nie ma nic, co byśmy mogli zebrać, podnieść. Tej fanowi skrzynka w ryj wybuchła. No tak. Lista członków załogi, co my tu mamy? Kapitan, główny inżynier, bla 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 bla. Okej, okej. Nic ciekawego w takim razie. Wow! Na pewno przed czymś się tu ukrył. A jakie ładne ładnie zachowane ciało. W zależności od tego, ile to przeleżało w sumie. She's not my child. Czyim? Kto? O co chodzi? W ogóle ała moja ręka. Mam tak od jakiegoś miesiąca dwóch, że boli mnie ręka, boli mnie lewy bark, jak kicham, bo ja się jakoś tak instynktownie naprężam i mnie po prostu boli. I jeszcze w lewą rękę miałem szczepionkę, więc mnie boli podwójnie. Ała! Głupie kichanie. She's inside me, she's inside everyone. Ten się też przed czymś ukrył, żeby się naprawić. Nic nie ma. Teasujące szafki, w których nic nie ma. Jakieś itemy powinny tu być. Miejscówka jest bardzo fajna estetycznie. Ciekawie to wygląda wszystko. Takie wraki. Abaki. Mamy obraz. Arara. Arara, motherfuckers. Whoops. Are you remembering? What? What are you? Shit eating green. No, jesteśmy w obecnych czasach i ona dalej tu jest. Ta dziewczynka. No to co, idziemy za nią. Oczywiście. Gdzieś tu jest questik. Jima trzeba odbić. I myk na dół. Nie ma tu nic, żadnych itemów. Okej, okay, then.
Jest drabinka. Fajne glany. Poczekasz jeszcze chwilę, bo ja muszę sprawdzić, czy to itemy są do zebrania, okej? O Boże. Tam jest jakiś moldet i nie mam czym się bronić. I zostawcie mnie w spokoju. Tu nie przejdziemy, zdaje się. Tutaj jest jakiś bezpiecznik. Tu jest jakiś pokój. Może tu coś będzie. Nawet nie mogę rozbić tych skrzynek, bo ja nie mam noża, ja nie mam nic. Mam ziele. I tyle. Nie mam dosłownie nic. Muszę unikać przeciwników w miarę możliwości. Albo znaleźć coś, czym będę mógł się obronić. Nie mam nic do obrony. To jest bezpiecznik. Więc od razu pójdziemy, odblokujemy sobie te drzwi. Nawet nie wiem, ile mam HP, przez to, że ja nie mam kodeku. Kodeksu. Nie wiem, jak to się nazywa. Okej. Okay. I mean, wiem mniej więcej, ile mam, tak? Bo widzę plamy krwi, ale to nie jest... Nie jest to samo. Nie mam tutaj nigdzie jak sprawdzić swojego stanu zdrowia, nie? Tak. W taki sposób. Watch it. What? Why? You need to remember so we can be a family. Niech zgadnę, ja przeoczyłem coś, co ja miałem wziąć. Tam miałem mieć jakieś broni, ale ich nie wziąłem, tak? Cudownie. Well, mamy kasetę. Alan, you're getting worse. She must have infected me during the attack. Too far gone anyway. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. Przynajmniej szczera. She didn't attack you. It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie. Where are you? Co my tu mamy? Jesteśmy w tej kasecie. Oddział operacji specjalnych. Dyrektor Alan Droni i nadzorca Mia Winters. Najnowsze doniesienia wskazują, że jeśli Evelyn pozostanie w bieżącej lokalizacji, istnieje wysokie ryzyko, że zostanie porwana przez wrogą organizację. Przenieść Evelyn do oddziału w Ameryce Środkowej. Rola opiekunów Evelyn, monitorujcie funkcje życiowe za pomocą kodeksu i zlikwidujcie dziewczynę. Czyli Evelyn to jest pewnie to dziecko, to nie ma co się zastanawiać nad tym. Mamy rzeczy, mamy próbki tkanki Evelyn i to jest ta butelka E001. Mamy nóż i mamy karabin maszynowy, do którego zebraliśmy zresztą naboje przed chwilą. Czy mamy jeszcze coś w tym pokoju innego? Nie mamy save pointa, a bardzo bym chciał móc zapisać. She's close.
Okej, dzięki, gra. Możemy tutaj sprawdzać nasze... O, możemy sprawdzać, gdzie jest cel. Możemy też sobie pozwiedzać. Mamy suplementy bodajże. Zioła. Coś. Kolejne coś i zamknięte z drugiej strony drzwi. Okej. To tyle na razie. Tu jest jakiś pokój, tam mogliśmy się wspinać, ale okej, na razie powiedzmy, że to pominę, bo chcę zobaczyć, czy tu coś jest. Też jest zamknięte z drugiej strony, czyli nie ma nic więcej, możemy wejść tylko tu. Więcej amunicji do pistoletu maszynowego. To jest zamknięte. Wiem, że tam jest przejście, ale jeszcze chcę zobaczyć, czy tutaj przypadkiem czegoś nie ma. To jest mold! Tu nie przejdziemy, zresztą tu nie musimy, ale tu jest amunicja, więc dobrze, że tutaj jeszcze byliśmy, przeszliśmy. Tu możemy wyjść w razie problemów. Nieuniknionych. Okej, możemy w takim razie przejść do tego pokoju tędy. She's vomiting. Damn, I'll have to reset. How's it going? She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. All right. We need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. Daj mi najpierw wziąć to zioło. Gdzie jest Evelyn? Nie mam na razie cyferek, które by mi pokazywały, gdzie jest Evelyn. W tę stronę, jak pójdziemy, to ją możemy znaleźć, I guess. O! Super. Biednego pocisku mi brakowało, żeby go zabić. Git. Nie jest jeszcze źle z HP-kami. Okej, ona jest blisko. Była blisko, bo pojechała windą. Na poziom S2. No dobra, to jedziemy za nią. Okej, tak myślałem, że tutaj będzie cholerny moldek. Czy mogę wsiąść na S2 jazda? Pepe Pan Bizon. Może to jest Pepe Pan Bizon. Dobra. Oddalamy się od niej. Ale na pewno gdzieś tu musi być, no. Zjechała ten window. Dystans, dystans, dystans. Małe ilości HP. Bardzo małe. Jedno zioło sobie użyję teraz. Tu zdaje się nic nie ma. Tu jest kolejne, to sobie użyję od razu. Drugiego, będziemy mieli w miarę dobry stan zdrowia. To jest ten tankowaty śmierdziel. On zdechł. Z tym nie możemy na razie nic zrobić. Tu są jakieś rzeczy. Bomba zdalnie sterowana. O, to będzie bardzo przydatne. Dobrze, że to mamy. Bo to nam zdecydowanie ułatwi sprawę.
Tu jest ziomek. Niech sobie chodzi, on pójdzie zaraz prosto do nas. Bomb nie chcę używać, dopóki nie będzie to absolutnie konieczne. Wydaje mi się, że tu mogą być też więksi przeciwnicy, bardziej wytrzymali, na których te bomby działają zdecydowanie lepiej. W tym kierunku idziemy. Ona jest, zdaje się, tu. Helen, I think she's on the other side of this door. But I don't have a key. Try to melt down the lock. Dobry pomysł. You're on the bottom level, right? Check our luggage. Sprawdź mój bagaż emocjonalny, jest dosyć bogaty. Jest skrzynka, w której mamy chemikalia, więc możemy zrobić z tego butelkę. I mamy kwas. Sztuk 3 i ten kwas nam pomoże rozpuścić te zamki. Ten i inny z podobnym oznaczeniem. Chemikaliów zawsze z tego co kojarzę jest tyle, ile zamków. Więc nie powinno być z tym problemu. No, Evie, I'm not mad. Wait, what did you call me? I don't wanna live in the lab anymore. I want a house. And I want you to be my mommy. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just come back with me. Right now. Okay? Where are you, Evie? A, i stąd. O, stąd później Evie mówi, że ten. Że obiecała jej. Bo w sumie mi ja to powiedziała. O! She ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. Fajni koledzy. Are you okay? You just worry about getting back. O, nie mogę przejść przez drzwi, ponieważ plot. Evie. Okay, kolejny gówniak wstaje, jeden i drugi. Come on! Duże ilości naraz straconej amunicji. Jego to po prostu chyba... Czy jego się da jakoś wymanewrować, czy... Okej, skoczył. Nie mogę przejść, are you serious? Fuck off, idę obok niego. Nie mam mowy, żebym tracił amunicję na takiego czołgacza. On nie stanowi nam jakiegoś dużego zagrożenia. To jest jedna z niewielu rzeczy w tej grze, która jest wolniejsza ode mnie. To jest też do skwaszenia. Więcej bomb, kwas. Dobra, dobra. Bomby się na pewno przydadzą. Na szczęście oni recoilują po jakimś, po kilku. O, tutaj na przykład chcę podłożyć bombę chyba. Zjebałem. Chociaż nie, mogło być gorzej, przynajmniej ominąłem tego jednego. Okay,
I na drugie piętro, na trzecie piętro musimy. Czy w tym segmencie nie ma w ogóle żadnych zapisów? To jest przerażające dla mnie. Jazda. Na pewno wszystko pójdzie ok i dojedziemy bez problemów na trzecie, prawda? Gee. Emergency safety lockdown system has been engaged. Tak zwane problemy. Jesteśmy z powrotem na drugim piętrze. Możemy wrócić do tego, do... Alana. I Viz Upstairs. No to wiemy. Well, nie odbiera. Alan, where the hell are you? Ile mamy kwasu? Dwie sztuki. Więc musimy rozpuścić dwie rzeczy tutaj. Tu na pewno będzie molded. Po prostu koluję to, że tu będzie molded. Zero moldeda na razie, okej. Dziwne, myślę. Byłem pewien, że tu jest molded. Wejdzie to? Dobra. Teraz z drogi. Niestety musimy przejść przez ten pokój. No i niestety, nic tutaj nie było. Po drodze, także... Jest to jakiś nie wiadomo jaki problem. A, ominąłem jedną rzecz, którą mogłem skwasić przez tego moldeda. Cholera, ja mogę tam jeszcze wrócić? Czy warto jest, żebym tam wracał? Przecież tam ten tank jest. Dobra. Zaraz zobaczymy. Okej, tutaj jest... Jesteśmy bezpieczni, dobra. To muszę skwasić w takim razie. Więcej bomb. Przyda się, żeby oszczędzać amunicję do karabinu maszynowego albo w zastępstwie. No nogi ładnie urywa. Ta bomba. Idziemy na górę, na trzecie. Albo i nie. Musimy zejść na pierwsze, apparently. Nie możemy zejść na pierwsze. Ha? Coś pewnie przegapiłem kontekstowego. Tam na górze. A, pff. Oczywiste drzwi przegapiłem. Dobrze, dobrze, Sevik. Dobra robota. Jesteśmy w tym pokoju, w którym była ta kaseta. O, jest ten. Ziomek, co? Jak on się nazywa? Alan? No, Remis całkiem ten. Remis bardzo dobry. Ale ja i tak nie mam nadziei na Szwecję. Ja jeszcze czekam na mecz. Nie robię sobie większych nadziei. I porobione. Evelyn, stop! Stop right now! I mean,
implikacja jest taka, że Evelyn robi jakąś kontrolę umysłu. Raz, że robi kontrolę umysłu. Dwa, że kontroluje w jakiś sposób mold. O, trzy, ona tu jest. No dobra. Mia też została zainfekowana przez mold, jak widać. Dlatego potrzebuje serum. Potrzebowała serum, bo już daliśmy jej to serum. To jest winda. Idziemy dalej za Ivy. Poison Ivy. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Forget that you ever knew me. Have a good life. Okay, czyli jest nagrana wiadomość, tylko czy ona poszła do Ifena? Czy nie? Nie pamiętam, czy ona poszła, czy nie. Chyba nie. Jedyne, co poszło, to był ten e-mail. Niby od Mii, że jestem u Bakerów. No, przy okazji cały statek szlak trafia przez mold. Wow. A dobra, to już jest cutscenka in-game'owa. No i tak, to jest ten sam statek, w którym jesteśmy teraz, czyli on się po prostu rozbił przy farmie Bakerów. Razem z Mio i razem z Ivy. Now do you remember? Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Ivy. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Wow. Dzieci, takie przyjemne. Okej. Okay. Kończymy na dzisiaj, bo zostaje nam teraz statek do zwiedzenia w teraźniejszości. Nie wiem, czy na następnym streamie skończymy. Jest możliwe, ale bym się nie nastawiał. Możliwe, że jeszcze dwa streamy nam zejdzie. We czwartek Orient Will of the Wisps, to przypominam. I co? To było w sumie na tyle. Na razie. Także gra dla was w wersji. Trzymajcie się ciepło. Cześć.